Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli Wam się podobają materiały, które publikuję, to zachęcam Was do subskrybowania, polubienia, komentowania, ewentualnie udostępnienia tych filmików. Dzięki temu będę wiedział, będzie odzew od Was, że jesteście zainteresowani tymi materiałami. Dzisiaj wracamy do cyklu Przeczytane z biblioteki. Chciałbym omówić komiks Niezwykła podróż, tom 7, wydawnictwa Kurz. Jest to komiks, którym zainteresowałem się przede wszystkim z uwagi na, moim zdaniem, cudowną warstwę graficzną. Jak się tu przyjrzycie te kadry i tą szczegółowość tych detali, ten klimat, który jest tu zbudowany, to powodował, że po prostu zainteresowałem się i postanowiłem wypożyczać i czytać tą historię. Co jest ciekawe, bardzo jest charakterystyczny też sposób rysowania oczu bohaterów, tak jakby troszeczkę powiększone. Ten schemat tutaj się przedstawia, szczególnie jeżeli chodzi o głównych bohaterów. Cały czas mówię o tych mega szczegółowości w detalach. Kadry nocą są bardzo dokładne, tła są pełne. Nawet tutaj widać poszczególne chmury, które są za drzewami ukryte. No po prostu rewelacja. Twórca, artysta, który to robił, po prostu się niesamowicie przyłożył do swojej pracy. Tutaj mamy jakąś podwodną jaskinię, bardzo, bardzo szczegółowo. Możemy sobie przejrzeć każdy praktycznie element tej jaskini na zbliżeniach, czy niekoniecznie na zbliżeniach. Po prostu robi to, pod względem graficznym, robi to niesamowite wrażenie. O czym w ogóle jest ta historia? No to można powiedzieć, że są przygody dwojki młodych ludzi, młodych dzieciaków w zasadzie, którzy wplątują się w taką intrygę, bo akcja dzieje się w czasach II wojny światowej, ale można powiedzieć takich alternatywnej rzeczywistości. Troszeczkę inaczej to wygląda. W sumie nawet nie do końca jestem pewien, czy to była II wojna światowa, czy I wojna światowa. W każdym razie, ogólnie mówiąc, trwa wojna. A to są dzieciaki geniusze, którzy mają smykałkę do konstruowania różnych dziwnych urządzeń i też są dziećmi różnego rodzaju naukowców. To nie jest rodzeństwo. To są kuzyni, z tego co kojarzę. I oni mają smykałkę do tworzenia różnego rodzaju ciekawych mechanizmów. Jest tutaj oprócz właśnie tego konfliktu II wojny światowej, tego toczącego się w tle, że są walki, że jest wyścig zbrojeń, że technologia jest niesamowicie inaczej rozwinięta. No chociażby mamy roboty jakieś, które w rzeczywistości w tamtych czasach nie istnieją. No, kolejny niesamowity kadr. Można nawet się przyjrzeć, jak szczegółowo są narysowane latające ptaki w oddali. No i jeżeli chodzi właśnie o nazwijmy to wydarzenia związane z tą fabułą ogólną, czyli tym konfliktem, on jest cały czas gdzieś w tle. Ci główni bohaterowie uciekają, nie chcą doprowadzić, żeby państwa, tu się to nazywa trzeciej osi, wygrały. Ale cały czas spakują się w różnego rodzaju kłopoty. A ta niezwykła podróż jest związana z tym, że oni cały czas gdzieś ich rzuca po prostu po świecie. Bo cały czas jest jakby, można powiedzieć, że jest związane z czymś, jakimś przeznaczeniem, jakimś mitologią, jakimiś sekretami, jakimiś kosmicznymi, dziwnymi artefaktami i to coś ma z nimi wspólnego. Odpowiedzi jednoznacznych jeszcze nie ma, a tomów ukazało się właśnie, tak jak już mówiłem, 7. Można powiedzieć, że są na takie trzy grupy, trzy cykle. Czyli pierwszy konkurs imienia Juliusza Verne, później Tajemnice Wyspy i teraz zaczęliśmy 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. Jak mi się to czyta? Czyta mi się to bardzo dobrze. I przede wszystkim to, co już powtarzałem kilka razy, warstwa graficzna powoduje, że można ten komiks po prostu tylko oglądać momentami. Szczegółowość detali. Jest fajne jeszcze nawiązywanie do różnego rodzaju kultur, bo teraz wylądowali w Japonii. Jakie mają stroje, jakie mają tradycje troszeczkę, z czym się muszą mierzyć. I cały czas są intrygi jakieś, czyli generalnie, że trafiają do jakiejś grupy i ktoś może pracować dla kogoś, dla jakiegoś wywiadu, tu jest jakiś agent, tu jest jakiś szpieg. Cały czas nie wiadomo do końca, albo inaczej, nie jest jednoznacznie określony, kto jest dobry, a kto ten zły. Więc to jest pod tym względem bardzo dobre, że to nie jest taka jednoznaczna, gdyż no nie jest tam takie oczywiste, dobry, zły. No i to się bardzo fajnie czyta.
komu poleciłbym ten komiks? No przede wszystkim tym, którzy czytali poprzednie 6 części, bo będą się czuli jak w domu. Poleciłbym tym, którzy uwielbiają piękną kreskę. No jest po prostu rewelacyjna. To jest autorstwa Silvio Camboni. No po prostu niesamowite to jest pod moim zdaniem. I jeżeli chodzi o to, komu jeszcze? No dorośli też spokojnie mogą czytać, ponieważ oprócz tego ten cały konflikt, te całe dążenie do wynalazki, te całe gry szpiegów, można tak powiedzieć, są bardzo ciekawe. Kto kogo ewentualnie zdradzi, kto dla kogo pracuje, kto ma jakie motywacje. Można się nad tym zastanawiać. Polecam ten komiks. Ja bardzo się cieszę, że biblioteka dysponuje tymi komiksami, bo bardzo fajnie się to czyta. Przypuszczam, że za jakiś czas, jak już będzie skończony ten trzeci cykl, z chęcią sobie wypożyczę to jeszcze raz, żeby sobie wszystko wchłonąć jednocześnie. Wypożyczyłem to w ogóle w sekcji dla dzieci Książniacy Beskidzkiej w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego, więc zachęcam do wypożyczenia szczególnie i do zaczęcia od tomu numer 1. Ten tom 7 jest po prostu bardzo, bardzo dobry. To wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć.